błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. I to jest prawda, to powiedziała ta kobieta. Wielki, potężny Bóg, Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, ten, który narodził się z dziewicy Maryi, przyszedł tutaj na ziemię, ale przyszedł tutaj w jednym celu. Tym celem jest uratowanie życia człowieka. On tutaj przyszedł po to, aby uratować mnie i ciebie. On przyszedł tutaj po to, aby w mocy Świętego Ducha powstać z martwych i dać świadectwo prawdzie. Każdy z was, kto kiedykolwiek usłyszał o tym, że w tym kraju czci się Marię, słyszał tylko połowę prawdy. Maria urodziła Jezusa Chrystusa, a kiedy stanęła pod krzyżem, ona powiedziała: róbcie to, co widzicie u mojego syna. W tym kraju tak wielu ludzi uważa się za wierzących, ale prawdą jest to, że to Jezus Chrystus jest tym, który prowadzi ludzi do nieba. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Chrystus stał z martwych, jeżeli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony, będziesz uratowany. Ten Chrystus, o którym ci mówię, uratował moje życie i uratował życie wielu moich przyjaciół. Tam, na krzyżu Golgoty, nie tylko zostało uratowane życie ludzi przed wieczną śmiercią, ale również ludzie ponieśli, również Jezus poniósł na sobie karę wszystkich ludzi i wszelką konsekwencję tej kary. Chcę, żebyście rozumieli dzisiaj bardzo prostą wieść. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jezus Chrystus poniósł wszystkie konsekwencje twoich grzechów. Między innymi poniósł taką konsekwencję grzechu, jaką jest choroba. Wielu z was nieraz w życiu czuło się źle. Być może słyszysz mnie teraz, jesteś człowiekiem, na którym lekarze postawili kropkę. Powiedzieli: nie możesz z tego wyjść, nie możesz być z tego uzdrowionym. To nie jest prawda. Wystarczy prosta wiara w to, że Jezus Chrystus poniósł na sobie twoje choroby. Wystarczy prosta wiara w to, że tak jak zgładził twoje grzechy, tak uzdrowił każdą twoją chorobę. Oto pełna Ewangelia. Oto Bóg w akcji. On posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale oprócz tego, On chce, żeby przez tego samego Jezusa Chrystusa życie człowieka było pasmem sukcesu. Choroba, przyjaciele, jest przekleństwem diabła. Bóg nikogo nie kara, Bóg nikogo nie doświadcza, Bóg nie wprowadza chorób do życia ludzi. Wystarczy, że podejmiesz decyzję o tym, aby przyjąć Jezusa jako swojego osobistego lekarza. A każda choroba, każda niemoc i każdy ból w twoim życiu mogą zostać usunięte. To twoja wiara jest kluczem do tego, aby być uzdrowionym człowiekiem. To twoja wiara jest w stanie sięgnąć po uzdrowienie twojego ciała, po uzdrowienie twojego umysłu. To twoja wiara. Bóg tak bardzo cię kocha, że zależy mu na twoim zdrowiu. Zależy mu na tym, abyś podjął decyzję, że nie chcesz chorować, że nie chcesz żyć w jakiejkolwiek formie bólu, bo nie musisz. Nie musisz tych rzeczy robić. Już prorok Izajasz 800 lat przed narodzeniem Jezusa prorokował o tym, co stanie się podczas przyjścia Mesjasza na ziemię. Już on mówił, że przyjdzie taki czas, kiedy na ziemię zejdzie Mesjasz i on choroby ludzi poniesie, a w jego ranach będzie uzdrowienie ludzkości. Dzisiaj każdy człowiek ma możliwość być uzdrowiony. Nazywam się Artur Cerojski i osobiście zostałem uzdrowiony przez Boga z nowotworu. Miałem na twarzy guz wielkości pomarańczy, ale kiedy uwierzyłem w to, że Bóg jest prawdziwym lekarzem, zacząłem ogłaszać tą prawdę do mojego życia, a nie to, co widziałem w lustrze. Tutaj niedaleko, w Instytucie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, powiedziano, że mam raka. Ale ja powiedziałem, że Jezus Chrystus wziął na siebie mojego raka.
i mój rak zaczął znikać. I dzisiaj jestem człowiekiem, który nie ma raka. Nie dlatego, że miałem operację, ale dlatego, że uwierzyłem w niezasłużoną ofiarę Jezusa. Uwierzyłem, że w Jego ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. Oto Boże miłosierdzie. Oto Boża miłość. Bóg nie chce, żebyś cierpiał żadną chorobę i żaden ból. Jeżeli jesteś człowiekiem, który teraz wierzy w moje słowa, podejdź do kogokolwiek z nas. Zostaniesz uzdrowiony. Właśnie dzisiaj Boża moc stąpi na ciebie. Nie będziesz musiał za to płacić, ale doświadczysz realnego uzdrowienia. Ten Chrystus, o którym mówi się w kościołach, ten Chrystus, On poniósł twoją chorobę, On poniósł twoją niemoc. Wszystko się mieści w miejscu twojej wiary. Jeżeli wierzysz, dostaniesz. Jeżeli chcesz, to weź. Pomyśl do nas i skorzystaj z Bożej mocy, bo dzisiaj jest dzień łaski dla twojego życia. Dzisiaj jest dzień zbawienia, czyli ratunku od twoich chorób. Przyjdź i to zrób.